fajstart albo w ogóle nie dotknie ściany przy nawrocie. Co zresztą byłoby wielką stratą, bo od ściany się przecież zawodnicy odpychają. Finał 100 metrów mężczyzn, styl dowolny, klasyka Apostolos Christu. Reprezentant Grecji popłynie na torze 8. Nie mamy tutaj naszego pływaka. Paweł Juraszek pływa tylko na 50. To Nándor Nemeth, Węgier, 22-latek. Na torze pierwszym u góry ekranu. Będziemy mieli tutaj grzbiecistów w dosyć eminentnych pozycjach i w głównych rolach, bo to Robert Andrei Glinta, drugi na 100 metrów grzbietem, trzeci na 50, który wystartuje na torze 7. Na torze drugim brązowy medalista z dystansu dwukrotnie dłuższego, wysoki na ponad 2 metry, Stan Pijnenburg z Holandii. Na torze 6. Lorenzo Caceri, drugi na 50 dowolnym, tuż przed Pawłem Juraszkiem, który tam zremisował brązowy medal z Władem Morozowem. Na torze 3. Władysław Griniew z Rosji, 45-95 w półfinale. I to Griniew pozbawił możliwości startu Wlada Morozowa, bo Władimir Morozow mógłby pływać, tylko tyle, że był trzecim z Rosjan. Ta wewnętrzna rywalizacja rosyjska bardzo trudna. Alessandro Miressi, numer 2, 45-87 wczoraj w półfinale, i on będzie najtrudniejszym prawdopodobnie rywalem dla Klimenta Kolesnikowa, który ma już 2 złota na 50 w stylu grzbietowym i na 100 metrów w stylu grzbietowym, ale przecież na 100 metrów dowolnym na Igrzyskach Olimpijskich on zdobył medal brązowy. Miał tam też srebro na 100 grzbietem, przegrał z Ryłowem o 200. Kolesnikow, Miressi. To chyba będzie między tymi dwoma zawodnikami walka o złoty medal. No, bardzo ciekawie zapowiada się ten wyścig. Bardzo ciekawa rywalizacja włosko-rosyjska. Mamy na 3., 4. torze Rosjan, na 5., 6. Włochów. Ale jeszcze może ten Holender wysoki włączyć się do tej rywalizacji. Ta 5. moim zdaniem tutaj i Kolesnikow odegra rolę w tym wyścigu. Kolesnikow, olbrzymi zasięg, długi krok pływacki, wszystko to są atuty Rosjanina. Ach, to już jest wszystko błyskawicznie po nawrocie i za chwilę półmetek, a na tym półmetku Kolesnikow przed Cacerim i Merizim, a więc Włosi, ale to są minimalne różnice. Wszystko jeszcze zdarzyć się może. No, Miressi i Kolesnikow, tak jak mówiłeś, to zobaczymy. Trudno by powiedzieć, który z tych zawodników jest w tej chwili pierwszy. Miressi ma większą częstotliwość, dłuższy krok pływacki w wykonaniu Kolesnikowa. On teraz zyskuje przewagę i płynie w znakomitym tempie. 45-58. Kolesnikow przed Miressim i Griniew finiszował po medal brązowy. Jest złoto, 3. złoto dla Klimenta Kolesnikowa i dla Rosji 10., chyba już 11. złoto dla reprezentacji Rosji. 45 sekund i ile? 48 setnych. Kolesnikow 45-58, Miressi 45-84 i trzeci na mecie Griniew, ten już powyżej 46 sekund. 46,6. No i popatrz, że jest dyskwalifikacja Nándora Nemeta, no ale jak rozumiem, za co ona mogła zostać nałożona? Mógł albo falstart, albo popłynął pod wodą dłużej niż 15 metrów. No bo falstart, reakcja startowa 0,67, no tak, prawidłowa. Więc jedyna rzecz, która mogła się zdarzyć, to płynięcie nogami pod wodą dalej niż 15 metrów. No i wyniki. Kolesnikow 3. złoto, Miressi srebro, Griniew brąz. Taki